Ale przychodzą w naszym życiu także trudne chwile, w których dobrze jest liczyć na pomoc drugiego człowieka, bliźniego. Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów zajmuje się szeroko ujętą pomocą społeczną w szerokim zakresie, z usługami socjalnymi, z usługami pomocowymi, opiekuńczymi, pielęgniarskimi, z zabezpieczeniem jedzenia, odzieży, prowadzeniem pralni oraz łaźni, której nasi podopieczni mogą korzystać z kąpieli. No, potrzebuję pomocy, bo mój związek małżeński się rozpadł przez wódkę. Przez wódkę się rozpadł i od tej pory przestałem wódkę pić i dziękuję. Nie piję już trzeci rok, tylko najwyżej się piwa napiję i żałuję za swoje grzechy, które zrobiłem wcześniej. A do Bonifratu przychodzę, żeby zupę chociaż zjeść i z ludźmi porozmawiać na różne tematy, bo niektórzy mają jeszcze gorsze dylematy niż ja. Podopieczni to mieszkańcy Łodzi, ale nie tylko. Zdarzają się osoby spoza Łodzi, ale głównie są to mieszkańcy okolicy Łodzi Górnej, a także osoby, nie tylko osoby zamieszkujące tą okolicę, ale również osoby bezdomne. Cała grupa osób bezdomnych, które korzystają z naszej pomocy na co dzień. Jest to około 20-25 osób dziennie, a w przypadku korzystających z posiłków, a jeśli chodzi o łaźnie i pralnie, no to są ilości około 30-35 osób. Jestem bezdomny, bo jestem bezdomny. Śpię różnie. Nie spałem jeszcze w śmietnikach, ale spałem na klatkach, a teraz śpię u kolegi. Dzięki Bogu. Ludzie mi dawają, co mogą. Nieraz idę, wózki zbieram, złotówkę dostanę. Albo jedzenie mi kupię. I to wszystko przeznaczam na jedzenie. Praca jest bardzo trudna. Generalnie czujemy potrzebę wsparcia i takiego wzajemnego również patrzenia na siebie tych osób pomagających. Natomiast ja powiem tak, no są to ludzie, tacy jak ja, których w życiu spotkało coś złego. Jest bardzo dużo problemów związanych z życiem podopiecznych. Ich życie nie należy do łatwego. Często jest tak, że opowiadają nam o nim i po części przeżywamy ich emocje, tak jakby dotyczyły nas samych. Jest grupa osób, które przychodzą tak naprawdę tylko, żeby coś dostać, tak? Przychodzą tylko po posiłki, po paczki. Natomiast jest część osób taka, która potrzebuje takiego wsparcia psychicznego, rozmowy, żeby po prostu ktoś ich wysłuchał. Tutaj jestem wychowany, tu na Chojna. Tu mam wszystkich znajomych, sąsiadów, już niektórzy nie żyją i każdy jeden mi pomaga jakoś, żebym żył, jak człowiek. Chociaż każdy mówi, że nie wyglądam na bezdomnego, ale jestem bezdomny. I szata człowieka nie sądzi tak, że o, bo jest brudny, niewykąpany albo coś. Tu do Bonifratu przyjdę, wykąpę się, przebiorę, dam do prania. Oni mi to udzielą. Co można powiedzieć? Przychodzę na tą zupę, bo no, jeden posiłek dziennie to jest bardzo dużo dla człowieka. 1% podatku będzie przekazany na żywność, na jedzenie, na ubranie, na środki lecznicze. My wykupujemy leki ludziom, którzy nie są ubezpieczeni. Zabezpieczamy opatrunki, ponieważ to są ludzie z odmrożeniami, odparzeniami, z owrzodzeniami, więc trzeba te opatrunki wykonywać w takich samych warunkach, w jakich wykonuje się opatrunki osobom, które korzystają z usług świadczeniodawców naszych w ramach ubezpieczenia. Są ludzie na poziomie eleganccy i są no po prostu, jak to można ująć, mają pieniądze, to są panami, bo sprzedadzą złą puszki albo coś. Oni są panami, bo oni pójdą sobie puszkę kupią,
chleb i oni mówią, dziękuję, do ministratu dzisiaj nie pójdę, bo mnie stać na to, żebym sobie coś lepszego zjadł. Ale za dwa dni przychodzą i tą zupę chcą. Warto przekazać 1% podatku dla stacji opieki środowiskowej, ponieważ my, pracujący tam ludzie, widzimy potrzeby, jakie dotykają ludzi biednych. Wiemy, na co możemy wykorzystać te pieniądze, jak im pomóc, po to, żeby nie zapominali i żeby wiedzieli, że obok nich w trudnych sytuacjach życiowych są tacy ludzie jak my, którzy zechcą pomóc i sprawić, że chociaż przez chwilę poczują się jak osoby, które są jednak pełnowartościowe, pomimo tego, że w sytuacji trudnej. Twój 1% podatku ma wielką siłę. Uwierz w to i przekaż go organizacji katolickiej działającej blisko ciebie. Twoja diecezja, twoja decyzja.